Witam serdecznie, mówi dla Was Kulik Michał. W dzisiejszym wideoporadniku pokażę Wam, jak rozwiązać denerwujący problem wielu tysięcy użytkowników, a mianowicie jak przerobić plik PDF na plik Worda. Jak wiemy, PDF to plik niemodyfikowalny. Już tutaj dla przykładu otworzyłem sobie dokument z pracą ze szkoły. Jak widać, nie mogę nic zmodyfikować, tylko ruszać łapką po dokumencie. Program Nitro Pro w wersji 8, którego w tej chwili używam, można pobrać na przykład ze strony www.nitropdf.com. Aby otrzymać program w 14-dniowej wersji za darmo, wystarczy tutaj kliknąć Try Free, wypełnić taki krótki formularz, potem kliknąć Start Trial i na e-mail dostaniemy link aktywujący. A teraz jak przekonwertować sam plik? Wejdźmy do programu. I teraz tak, aby przekonwertować plik, wystarczy kliknąć tylko File, Open. Tutaj z listy wybrać dowolny plik, który chcemy przekonwertować. Potem kliknąć Otwórz. I kliknąć Format pliku, do którego chcemy przekonwertować. W naszym przypadku jest to dokument Microsoft Word. Tutaj, jak widać, mamy wczytany projekt do konwersji. Teraz wystarczy kliknąć Convert. Proces się rozpoczął. A w trakcie, jak to się robi, to chciałbym powiedzieć jeszcze, że ten łatwy, prosty programik pozwala konwertować pliki nie tylko do PDF-ów, ale także pozwala komunikować się między różnymi formatami, takimi jak Word, Excel, PowerPoint. No i jeszcze ma kilka innych opcji, ale nie chcę przedłużać. W każdym razie sprawdzimy efekt naszego działania. Jak widzimy, pojawił się tutaj na dole plik w formacie Microsoft Word. Jest tu plik dokumentu tekstowego DOC. Teraz otwórz za pomocą Microsoft Word. Plik, jak widać, nam się otworzył. Ja go mogę zmodyfikować. Usunę, załóżmy, tą linijkę. Jak widać, jest to na pewno plik Worda. Nie zapisuję zmian. No i w dzisiejszym wideoporadniku byłoby to na tyle. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia i zapraszam do oglądania kolejnych wideoporadników.